W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak ta malutka Polska, która graniczy z największymi potęgami świata, Prusami, Austrią oraz Wielką Rosją, wejdzie na drogę odtworzenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która nie będzie łatwą drogą i nie obejdzie się bez wojen. Bardzo ciężkich wojen, bo Wiktoria 3 stała się dużo trudniejszą grą, co akurat wyszło jej na dobre. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Swoją drogą, w zasadach gry polecam wam obecnie w puli inwestycyjnej przełączyć na pula inwestycyjna kontrolowana bezpośrednio, czyli przez nas, bo niestety ta automatyczna, co za niespodzianka, po prostu nie działa. Z tym ustawieniem po prostu nie da się grać. Polskę niestety wciąż musimy wypuścić z Rosji. Tak, wiem, że Prusami można podbić terytoria od Rosji i wypuścić jeszcze potężniejszą Polskę, co w sumie zrobię na najbliższym streamie, czyli w poniedziałek o godzinie 17. Zapraszam. Aby utrudnić sobie grę, stajemy się państwem niepodległym, w innym wypadku należelibyśmy od razu do Unii Celnej z Rosją. A to naprawdę sporo ułatwia. To wcale nie tak, że po prostu nie umiem wygrać wojnę o niepodległość z Rosją. Pierwszym władcą wolnej Polski jest Klemens Dunin, który jest agresywnym nacjonalistą oraz popiera Kościół katolicki. Dodatkowo jest umiejętnym politykiem. Tu jest chyba błąd w tłumaczeniu. Za to bezbłędne są promocje na Enebie. Mnóstwo wspaniałych gier w dobrych cenach, link jak zwykle w opisie. Polecam, Lukas. To jest bardzo dobra sprawa, bo ważne jest to, że nasz król nie popiera szlachty, którą od razu chcemy piętnować. Promować za to chce inteligencję oraz przemysłowców. O, czyli to zaznaczyłem. O, to. Nasz kraj to monarchia absolutna, bo pamiętajcie, że praktycznie wszystkie reformy dziedziczymy po Rosji, z której zostaliśmy wypuszczeni. Więc przede mną bardzo długi proces reformowania tego kraju i pierwsza rzecz, którą zacznę, to oczywiście zmiana naszej armii z poboru chłopskiego na armię zawodową. Chociaż będzie tutaj spory sprzeciw, ale im wcześniej to wprowadzimy, tym lepiej, bo później może być to niemożliwe. A jeżeli idzie o rozbudowę gospodarczą naszego kraju, najważniejszy jest region Wielkopolski. Mazowsze i Małopolska nie są aż tak istotne. Wszystko przez nową mechanikę, która pojawiła się w tej grze, mianowicie ceny lokalne. I teraz bardzo opłacalne jest umieszczenie całych łańcuchów produkcyjnych po prostu w jednej prowincji. A tak się składa, że w Wielkopolsce mamy wszystkie podstawowe zasoby potrzebne do rozbudowy ciężkiego przemysłu. Tylko od razu stawiam tutaj sektory budowlane, wprowadzam utrzymanie dróg i rozbudowuję tartaki. Wprowadzam też promocję ruchliwości społecznej, czyli chłopi staną się szybciej robotnikami. Po obozach drwali będą budowane kopalnie żelaza, niedużo na początek. A urzędy będę starał się budować w naszej stolicy, żeby tam mieszkańcy znaleźli pracę właśnie jako urzędnicy w naszym kraju. W sprawach technologicznych najważniejsze dla nas to jest wynaleźć narzędzia stalowe jak najszybciej, potem wprowadzić lepsze kotły i na końcu kolej. Ponieważ Polska na razie dostępu do morza nie ma i nie możemy w żaden inny sposób zdobywać infrastruktury w naszych prowincjach niż rozbudowa właśnie kolei. Budżet. Podatki dajemy maksymalnie, wprowadzamy dodatkowy podatek konsumpcyjny na usługi, a w zasadzie na razie napoje alkoholowe, potem przerzucimy się na usługi. Pozostałe podatki zostawiamy bez zmian, nie opłaca się ich zmniejszać. Tak nic na to nie wydajemy. Początkowa metoda produkcji nie będzie podstawowa, chyba że uda nam się dołączyć do rynku rosyjskiego jakoś szybko, to wtedy dopiero możecie przełączyć na tą lepszą metodę rozbudowy. Wszystkie metody produkcyjne, które mamy na początek, ustawiamy na najniższe, najłatwiejsze, wymagające najmniejszej ilości surowców, bo realnie na naszym rynku praktycznie ich nie ma. Mamy ich bardzo mało. Rozpoczynam też poprawianie relacji z każdym z moich sąsiadów, bo nigdy nie wiem tak naprawdę do którego rynku dołączę. Najlepiej byłoby do rosyjskiego, mimo iż początkowo Rosja ma całkiem niezłe PKB, to jednak PKB w regionach Austrii czy Prus będzie znacznie szybciej się rozwijało. Nam zależy na to, żeby móc ściągać robotników do naszego kraju, więc musimy ściągać biedotę. A co do biedoty, w kraju mamy je na razie naprawdę sporo. Nawet nasz arystokrata wygląda, jakby komuś ukradł szlafrok. I od razu ustawiam prędkość na piątkę, bo nie ukrywam, ta kampania będzie bardzo nudna przez jakieś 50 lat. To znaczy dla mnie nudne, bo wam to wszystko co nudne wytnę. Oczywiście jak będziecie mieli jakieś uwagi do mojej strategii, do tego co robię, możecie mi to pisać śmiało w komentarzach, żebym lepiej zrozumiał tą grę. Pierwsze umowy handlowe, no tutaj priorytetyzuję Rosję. Jeżeli mogę, to importuję głównie towary z Rosji. Na razie jeszcze nie eksportuję, skupiam się na imporcie do mojego kraju. Chyba że jest coś tak bardzo opłacalnego jak na przykład tutaj papier, czy też meble, to możemy śmiało eksportować do Rosji. Tylko że Rosja nie chce. Ech. To bardzo szybko pozwoli mi zawrzeć umowę handlową, ale jeszcze do Unii Celnej nas nie zapraszają. Kolejna sprawa to wprowadzenie szpitali charytatywnych w naszym kraju po ustanowieniu armii zawodowej. Potrzebujemy, żeby populacja nam rosła jak najszybciej i po 3 latach mogę wstąpić do rosyjskiej Unii Celnej. Niby się podporządkowujemy, ale daje nam to dostęp teraz do gigantycznego rynku tanich surowców, które możemy importować z rynku rosyjskiego za darmo i w naszych fabrykach przerabiać na dobre, drogie dobra i sprzedawać je na zachód lub na rynku rosyjskim. Od razu unowocześniam metodę
do budowania na budynki o szkielecie żelaznym. W Łodzi też muszę zbudować kilka uniwersytetów, ponieważ one zwiększają kwalifikacje zawodowe. Tak, z 4 powinny nam starczyć. Kwalifikacje to jest prędkość, która wpływa na to, jak szybko chłopi będą szli do roboty w fabrykach. I jako, że będą tutaj uniwersytety, to będziemy potrzebowani dla nich tanich papierów. Tak jak mam tanie papiery dla moich urzędów, które są na Mazowszu. Od razu też musimy zacząć promować tutaj dany region, żeby nastąpiła migracja wewnętrzna, czyli wszystkich tych dwóch moich obszarów będzie ludność leciała do Łodzi. Bo niestety jest to mój najmniej ludny obszar. W Warszawie mamy prawie pół miliona, a w Małopolsce prawie 400 tysięcy, w Łodzi niecałe 300. Likwiduję też w Wielkopolsce wszystkie nasze farmy, będą nam totalnie niepotrzebne. Pracownicy niech lepiej znajdą zatrudnienie w fabrykach, bo z tym jest naprawdę ciężko tutaj. Bardzo mi się cieszy, że moje państwo tak skutecznie ustanawia prawo zmiany pańszczyzny na dzierżawienie gruntów rolnych. Prowadzą wreszcie pompy zasilane silnikiem parowym, to jest super ważne dla naszej ekonomii. Założyliśmy i rozwinęliśmy w Polsce jednak też szkolnictwo wyższe, co mocno wpłynie na rozwój inteligencji w naszym kraju. A po obaleniu pańszczyzny wreszcie możemy zacząć modernizować szkoły w naszym kraju. W międzyczasie w okolicy wybuchały i mijały kolejne wojny. Ja w nich oczywiście nie uczestniczyłem, bo nie miałem dosłownie żadnej armii. Po rozwoju kolei w naszym kraju zajmę się aspektami społecznymi, takimi jak bankowość, giełda papierów, dialektyka oraz farmaceutyka. W międzyczasie szlachta się mocno buntowała, bo na przykład chciałem wprowadzić prawo interwencjonizmu. Szczerze mówiąc, miałem na to totalnie wyrąbane, ponieważ no niby mieli mocne wpływy, ale w naszym kraju nie ma żadnej armii, a Rosja wesprze nas w każdej wojnie. Poza tym taka rewolucja to dobry moment, żeby osłabić szlachtę i zamknąć ich tam, gdzie jest ich miejsce. Tak, wreszcie interwencjonizm. Po 15 latach polska gospodarka mimo wszystko rośnie bardzo szybko. Rozpocząłem też budowę fabryk mebli w Wielkopolsce. Tak, coś źle kliknąłem i znowu obaliłem armię zawodową. Teraz próbuję ją wprowadzić ponownie, tylko szlachta znowu się nam buntuje. Bardzo ważne jest to, żeby w kopalniach wprowadzić lepsze metody transportowania surowców, bo dzięki temu mamy bardzo dużo wolnych robotników. Moglibyśmy też w Polsce już wprowadzić cenzus wyborczy, czyli praktycznie powszechność wyborów, prawie że, ale bądźmy szczerzy, kto lepiej zarabia, niech na razie mi ustanawia prawo w tym kraju. Co za niespodzianka, szlachta znowu się buntuje. Wreszcie nadszedł czas na rozwój Mazowsza. Tutaj skupię się głównie na włókiennictwie. Co prawda nie mam żadnych surowców w regionie za bardzo do tego, ale wszystko na szczęście importuje rynek rosyjski. Jeżeli idzie o Małopolskę, tutaj będą głównie powstawały zakłady huty szkła, ponieważ mamy bardzo dużo ołowiu, oraz w Małopolsce będę również budował zakłady produkcji żywności, tylko tych nie za dużo. I wreszcie po kolejnych latach w Polsce będą miały miejsce pierwsze, no prawie wolne wybory. A pierwsze wolne wybory w Polsce wygrała partia zwolenników wolnego handlu. I naprawdę mają gigantyczne poparcie. A skoro mam tak silny rząd i tak mocne poparcie dla tego rządu, to myślę, że teraz musimy przeprowadzić kilka radykalnych reform, które przyspieszą rozwój naszego kraju. Po pierwsze, interwencjonizm zamieńmy na laissez-faireism. To znacząco zwiększy kapitał inwestycyjny oraz pozwoli nam założyć dodatkową firmę. Możemy teraz założyć naszą pierwszą firmę i szczerze mówiąc, trochę ich tutaj mam do wyboru. Pierwszą firmę, którą założę, było dla domu produkującej światowej klasy meble Made in Polska. Znacząco to zwiększało przerób naszych fabryk. Robię coś radykalnego. Przenoszę całą mój sektor budowlanki do Mazowsza. Mam tutaj najwięcej wolnej siły roboczej, 464 tysiące chłopów i zwolnię dzięki temu 75 tysięcy ludzi w Łodzi. Bo tutaj fabryki, jakby to powiedzieć, potrzebują trochę populacji. Muszę też zacząć myśleć wreszcie o przemyśle zbrojeniowym, bo niedługo przed nami pierwsze wojny i cały, szczerze mówiąc, umieszczę w Łodzi. Chociaż w sumie patrząc na pierwsze wojny, które planuję toczyć, to może lepiej w Małopolsce. W sumie po 30 latach rozgrywki Wielkopolska to jeden z najbogatszych regionów na świecie, naprawdę. Dodatkowo teraz dla Polski doszło specjalne wydarzenie, Chrystus Narodów. Możemy wspierać ruchy wyzwoleńcze za granicą. Niewiele nas to kosztuje, a może jakieś kłopoty to wywoła w innych krajach. Muszę przyznać, że jestem zadowolony tego, jak szybko rośnie nasza klasa średnia, jak i klasa wyższa w moim kraju. Chociaż ta uboga cały czas jest zbyt uboga. Ale mają lepsze ciuchy. Prawie wszyscy. No i powiem szczerze, mamy bardzo dużego pecha, bo zamiast Prus mamy cesarstwo niemieckie, które ma naprawdę przepotężną armię i astronomiczne PKB. Ta gra mnie chyba nienawidzi. Na wszystkich innych moich rozgrywkach Prusy upadały, a tutaj stworzyły se cesarstwo. 40 lat rozgrywki i muszę przyznać, że sytuacja prezentuje się w Polsce całkiem nieźle. No może oprócz tej liczby radykałów, która jest zatrważająca, no ale trudno. I zaczynamy bardzo ładnie na czysto zarabiać, dlatego to jest dobry moment, żeby za chwilę zacząć rozbudować naszą armię. Podstawę będzie stanowiła piechota specjalizująca się w drobnych potyczkach,
potyczkach. Całkiem niezła piechota, więcej defensywy niż ofensywy. Na szczęście Altreria zobaczy, ile to ofensywy daje. Będziemy chcieli mieć sporo w armii i szczerze mówiąc troszeczkę kawalerii. Nie za dużo. W zasadzie planuję zrobić po 100 tysięcy wojska na każdy mój region, żeby wystawić 300 tysięczną armię. I będzie to mniej więcej taki template 50-45-5. Nie mam żadnego pojęcia, czy jest właściwy. Musimy już stoczyć niedługo wojnę, bo szczerze mówiąc zaczynamy Polską troszeczkę się dusić. Mimo iż mamy sporą imigrację do moich regionów, dosłownie do wszystkich, to jest ona za wolna, żeby nadążyć za rozwojem naszego przemysłu. W sumie dodatkowo zmniejszyłem podatki już do wartości minimalnej. To może jeszcze zwiększy nam migrację do naszych terytoriów, żeby wiecie, ludzie będą płacić tutaj mniejsze podatki, będą mieli lepszy standard życia, wszyscy będą zadowoleni. Polska po prostu rajem podatkowym. Takie tam. Niestety wszyscy moi potencjalni przeciwnicy mają większe PKB ode mnie, jak i większą ludność. Nie ukrywam, teraz dla mnie bardzo dużym problemem jest to, że kolej cały czas jest bardzo droga. Jak bardzo dużo jej trzeba rozwijać, żeby to wszystko działało? Ej, ta populacja naprawdę mi teraz szybko rośnie. Dobra, na ten moment 100 tysięcy armii kosztuje mnie 14 tysięcy, więc chyba mnie jednak stać na te 300. Po prostu podniosę te podatki. Technologicznie rozpoczynam skupienie się totalnie na rozwoju militarnym, żebyśmy mieli przewagę nad przeciwnikiem. Fajnie by było, jakby w którymś momencie wprowadzili szpiegostwo do tej gry. Bardzo mnie ciekawi, dlaczego inteligencja protestuje przeciwko zatrudnianiu dzieci. Powiem szczerze, nie mam wielkiego wyboru. Albo upadnę finansowo, albo wygram wojnę z Austrią, bo to jest najłatwiejszy kraj do podboju. Chociaż ten upadek finansowy staje się coraz bardziej realny. Moim głównym celem wojennym będzie zdobycie Galicji. Są tutaj bardzo duże złoża zarówno węgla, żelaza, jak i zasoby ludzkie. Rozpoczynam od zbasowanego ataku, gdzie mamy lekką przewagę liczebną, więc nawet wygrywam. No i na razie nasze posunięcia lecą dalej całkiem szybko. Przełamaliśmy linię frontu i przemy naprzód. Tylko gorzej, że grozi mi wojna domowa, ale kto by się tym przejmował? Po wojnie zaraz obniżę podatki i powinien być spokój. Po zajęciu Galicji i Wołyni moje armie ruszyły prosto na Wiedeń. Chociaż jego zdobycie na szczęście nie było nam potrzebne do szczęścia i tak wygrywaliśmy tą wojnę. Naprawdę przebijałem się na każdej linii frontu, a o Krakowie to nawet zapomniałem. Udało się wygrać, chociaż nie powiem, nasza granica jest o wiele brzydsza. Teraz muszę sobie tylko poradzić z nieuchronną wojną dobową. Rozpocząłem też wielką rozbudowę Galicji i Wołyni, bo dosłownie nic tu nie ma. Oprócz buntów. Okej, to i tak nie będą ostatnie wojny, które muszę toczyć, więc skupmy się na rozwoju wojskowym, chociaż tutaj wiele nie zdziałam. Ciekawi mnie, jak bardzo zwiększy się PKB w tej prowincji, kiedy ją rozbuduję. Rosja zgodziła się na pakt obrony i szczerze mówiąc jest mi to na rękę. Tymczasem w Francji widzę, że jest wielka walka komunistów. O, kto jest większym komunistą? I szczerze mówiąc, pierwszy raz dziwi mnie to, jak potężne jest cesarstwo niemieckie w tej mojej kampanii. Wcześniej na wszystkich moich kampaniach po prostu ten kraj zawsze wybuchał. W tym momencie jest praktycznie nie do pokonania. Jako że mam w miarę stabilny rząd, podniosłem podatki, żeby zacząć spłacać moje zadłużenie, które jest gigantyczne. I następnie po rozwoju prac okopowych, myślę, że muszę nadgonić przemysł, żeby był jeszcze bardziej wydajny. Nasze państwo Polska jest na świecie znane z otwartych na handel granic. I myślę, że zainwestuję w konkurencyjność szlaków handlowych. No, PKB per capita, jesteśmy pierwsi na świecie, czyli mamy najbogatszego obywatela na świecie. Naszym obywatelom żyje się też naprawdę całkiem nieźle. Jaki poziom czytelnictwa i piśmiennictwa odrasta, bo niestety Galicja Wołynia była bardzo zaniedbana pod tym kątem. Wychodzę już też na plus i może po wszystkim będzie mnie stać, żeby utworzyć kolejne 100 tysięcy armii. Tym bardziej, że mam wrażenie, że Austria po tej porażce nie jest w stanie się podnieść. Piechota okopowa, okej, zużywa znacznie więcej zaopatrzenia, znacznie więcej, ale jednak ma ofensywę i defensywę również znacznie większą. To znaczy, że nie będzie mnie stać na ten trzeci batalion. Ale na szczęście Rosja postanowiła spłacić moje zadłużenie. W sumie zastanawiam się, czy może w Polsce trzeba było wprowadzić czerwoną zarazę. Kto wie, graliście pod to? Dobre to? Co prawda dużo nam ich nie pozostało, ale zawsze coś. Na szczęście terror komunistyczny w naszym kraju zelżał i wszyscy się cieszą. Minął okres pokoju, dlatego zaatakowałem od razu Austriaków o Galicję Wschodnią. Mógłbym przekonać do swoich racji cesarstwo niemieckie, jak i Rosjan. Zresztą z tego co widzę, to w całej Austrii chyba panują bardzo duże niepokoje społeczne. Zobaczcie, cała praktycznie płonie. Ciekawe, czy to ja spowodowałem tą decyzją. Do broni rodacy! Na moje szczęście nikt ważny nie wsparł Austrii w tej wojnie. Dlatego moje wojska chyba przejdą od razu do ofensywy.
bardziej, że finansowo to naprawdę mnie mega dużo kosztuje obecnie. Ale rzeźnie robimy Austriakom, ale rzeźnie. Galicja Wschodnia wpadła w nasze łapki, to teraz znowu uderzamy na stolicę Austriaków, pozwoli nam to szybciej zakończyć wojnę. Nie ukrywam, cały czas polepszałem relacje z cesarstwem niemieckim. Gdyby oni nas zaatakowali, to przejechaliby się po nas, bo zobaczcie, ich projekcja siły armii to prawie 19 tysięcy, a moja to ledwo 6,5 tysiąca. Swoją drogą, Galicję Zachodnią rozwinąłem do prawie 13 milionów PKB w 5 lat. To samo zrobię teraz z Galicji Wschodniej. Unowocześniamy metody produkcji, potrzebuję więcej robotników. I nie ukrywam, bardzo ciężkie jest to, że w momencie, kiedy toczymy wojnę, to ilość radykałów rośnie radykalnie w kraju. I to dosłownie niestety w całym. I mimo bardzo rozwiniętej policji, to nadal jest bardzo upierdliwe. Co to za jakieś Królestwo Świętego Marka? Co to w ogóle jest? Oligarchia prezydencka? Okej. Okay. W ogóle świat prezentuje się bardzo dziwnie. Mamy komunę francuską, imperium rosyjskie wciąż istnieje, szogunat japoński wciąż przetrwał. Meksyk jakoś tak wydaje się większy od tej Ameryki, chociaż może niekoniecznie. I wiecie, co jest najlepsze? My mamy Polską większe PKB od całych Stanów Zjednoczonych. I co wy na to? Chyba Rumunia też coś od Austrii podbiła. Mam PKB prawie jak Rosja. I armię to prawie tak silną jak Rosja. Na moich terytoriach muszę rozpocząć również rozbudowę elektrowni, żeby przejść na prąd w sumie. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Chociaż nie ukrywam, trochę boję się wystąpić z Unii Celnej Rosyjskiej. To nam odetnie totalnie dopływ tanich surowców. Ewentualnie będę musiał pójść bardzo mocno w biurokrację i w pierwszych wojnach zdobyć dostęp do morza. Naprawdę, Ukraina chciała wywalczyć wolność, ale nie dałem jej tego. Te procenty mnie mocno zastanawiają. Aha, czyli budowę elektrowni to całkowicie ja funduję. Ups. Dobra, najpierw wszędzie w kraju wprowadźmy oświetlenie elektryczne. Coraz większy niepokój wśród socjalistów w państwie o nazwie Polska zaczął przeradzać się w ruch zagrażający rządom klas wyższych. Konflikty między klasami zaostrzyły się, a polska siła robocza przyjęła metody i zasady owego ruchu socjalistycznego. U nie, jednak nie pozbyłem się komunizmu. Austria wybuchła. Wykorzystam okazję i spróbuję zająć Kraków dla nas. Co prawda nie mogę go podbić z jakiegoś dziwnego powodu, ale mogę przenieść zwierzchnictwo nad tym krajem na mnie. Austria stała się jakaś taka bardziej czerwona niż zwykle, bo to komuniści! Sprawdziłem. Nie, Wielka Brytania nadal jest czerwona, ale nie są komunistami. Są oświeconym despotyzmem. No, ofensywa nam się udaje. Już dotarliśmy do Niemiec południowych w kolejnej wojnie o przeniesienie zwierzchnictwa nad Krakowem, ale chyba Austria się nie poddaje jeszcze. Na szczęście mamy dużą przewagę nad nimi, zarówno w ilości wojska, jak i jakości wojska. Czekajcie, ja chyba jeszcze Krakowa nie zdobyłem. Zobaczmy. Tak, naprawdę, ja cały czas Krakowa nie zdobyłem. No i teraz wygrywamy już tą wojnę. I teraz mogę anektować państwo poddańcze Kraków od razu po wojnie. Naprawdę, Kraków chce walczyć. Oni żadnego wojska nie mają. No i Kraków został przywrócony do macierzy. A szczerze mówiąc, nawet nie jest procentem tego, co zyskaliśmy. Tak z ciekawości kulturowo, jak nasz kraj się prezentuje? 84% to Polacy, 4,5% mamy Hiszpanów, 3,5% Niemców. Aha, Hiszpanie, przyjeżdża się do Polski za pracą. Nie, naprawdę, kto to wymyślił? Komuna francuska, państwo faszystów. Serio? Coś tu poszło bardzo nie tak. Nieźle, nasza gospodarka osiągnęła już prawie poziom gospodarki niemieckiej sprzed 5 lat, bo teraz niestety jest już większa. Ale pod względem PKB to jesteśmy naprawdę jednym z największych krajów na świecie w tym momencie. Dalsza rozbudowa naszej armii, to już będzie prawie 400 tysięcy wojska. I powiem szczerze, nie widziałem, że prawo do prywatnej opieki zdrowotnej, które przed chwilą wprowadziłem, da mi kolejne dwie instytucje do Państwowego Funduszu Zdrowia. Najgorsze jest jednak to, że nie wiem, jak pozyskać te instytucje w inny sposób. Dobra, jestem ciekaw, jak bardzo to źle dla mnie się skończy, kiedy wyjdę z Unii Celnej pod Rosją. Bo powiem szczerze, jesteśmy już od nich więksi. O mój Boże. O mój faki... Co? Oh my god! Nie wiem, coś tutaj czuję, że ta matematyka mi się nie zgadza. No bo zobaczcie, ich wartość rynku spada tylko 6 milionów. Tyle byłem warty pierwotnie. Co tu się wydarzyło? Powiem szczerze, niech szybko mi rosną te szlaki handlowe, bo jak nie rosną mi szybko, to po prostu upadnę. Zobaczcie, jak mi pieniądz szybko się kończy. Dobra, musimy stoczyć tą wojnę. Jeżeli jej nie wygram, to po prostu to jest koniec. To jest koniec. Musimy dostać dostęp do morza, co oznacza gigantyczną wojnę. I szczerze mówiąc, jest spora szansa, że będziemy mieli przeciwko sobie koalicję. I jeszcze mi wybuchła rewolucja religijna w kraju. No nie! Dwie wojny naraz. Zobaczcie, co to jest.
w ogóle. Jak ja to przetrwam, to będzie naprawdę jakiś cud. Ogólnie to trochę mnie zastanawia, dlaczego nie mogę zawrzeć nawet umowy handlowej z Niemcami. Aha, nie lubią nas. Ups, to rosyjskie wojsko jest jakieś niesamowicie mocne, wow. A nie wygląda na takie na papierze. Tak, udajmy, że jednak nie wyszedłem z tej Unii Celnej i tak dalej. Tak, może też nie pogarszajmy relacji z naszymi braćmi Rosjanami. Więc nie ukrywam, moim jedyną drogą rozwoju jest napaść na cesarstwo niemieckie i uzyskanie, no, dostępu do morza chociażby. Bez tego dostępu nie ma szans, żebyśmy przetrwali na tak długo, bo po prostu mój kraj się zadusza się wewnętrznie. Nie wiem, może dojdzie do jakiejś rewolucji w cesarstwie niemieckim i wtedy nam się uda tutaj jakoś zadziałać. Chociaż na razie to rewolucja wybuchnie raczej u mnie. Ej, chociaż muszę przyznać, że mamy porównywalne siły z cesarstwem niemieckim. Może jakby nam się udało pozyskać jakiegoś sojusznika po której stronie do wojny z cesarzem. Tylko jakimś cudem wszyscy kochają Niemców. Jak do tego doszło? Co to jest państwo etniczne i czemu chce tego kościół? Dobra, jesteśmy trzecią gospodarką świata, ale raczej więcej już nie urośniemy. Może do 100 milionów. Dobra, zmobilizowałem trochę moją armię. Spróbujmy zdobyć dla nas dostęp do morza. No, myślałem, że Rosjan wykorzystam w tej wojnie, ale chyba mi się to nie uda. Serio? Nikt mnie nie poprze? W ogóle nie ogarniam dyplomacji w tej grze. Niech mi ktoś pomoże. No chyba nie przejdziemy przez niemiecką armię. Przyjąłem na razie moje podejście takie bardziej obronne. Nie wiem, może to zadziała, może Niemcy się wypalą w naszych granicach. I wtedy ruszymy do ataku. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jednak obrona jest tutaj dużo lepsza. Tylko koszty tego masakrycznie duże są. Ale to chyba działa. Patrzcie, to zaczyna mieć przewagę lekką na froncie. I przegrałem. Dobra, cofnąłem, wczytałem save'a i powiem wam szczerze, przygotuję się do tej wojny teraz totalnie inaczej. Po prostu wszystko mam w jednej armii. Jednej gigantycznej armii, którą wyślę na front. I początkowo będę się tutaj bronił. Wszystkich moich generałów mianowałem marszałkami polnymi. To jest trochę drogie, ale trudno. I rozpocznijmy wojnę o dostęp do morza, do odzyskania naszej drogi do Bałtyku, czyli o wojnę o podbój Prus wschodnich. Zachodnich, kretynie. Drugim moim celem wojennym będą reparacje wojenne, żeby spłacili moje zadłużenie, które będę miał na pewno po tej wojnie. I mega słabe jest to, że jestem w stanie podbijać jedną prowincję na raz, bo inaczej zawiązałaby się koalicja przeciwko mnie. I muszę przyznać, że chyba teraz moja taktyka będzie dużo lepsza, bo dochodzi do takich bitew, w których mam jednak przewagę liczebną nad wojskami niemieckimi i szczerze mówiąc zadaję im naprawdę poważne straty. Pod koniec bitwy ja mam 11 tysięcy ofiar śmiertelnych, oni prawie 60 tysięcy, 100 tysięcy rannych do moich 24. I po jednej wygranej bitwie mam nagle zyskuję lepsze położenie na froncie. W tym momencie armie niemieckie stanęły, nie chcą dalej atakować. Dlatego niech mój generał Jan Mikołajczyk posuwa ostrożnie się naprzód. O, to dokładnie. No i opłaciło się. Nasz dowódca ma niespodziewany manewr, agresywny manewr u przeciwnika, przez co ponosi gigantyczne straty podczas tej bitwy. Następnie my mieliśmy mapę terenu, oni niestety mieli słabą widoczność, co zakończyło się totalnym odwrotem w panice i rzezią wojsk niemieckich. No i udało nam się przepchnąć po kilku bitwach wreszcie cel wojenny, ale jesteśmy naprawdę na krawędzi bankructwa. W międzyczasie zauważyłem, że mam gigantyczne braki amunicji oraz dział, co głównie wpływało na to, ile wydaję w tym momencie na wojsko. Dlatego rozpocząłem w międzyczasie gigantyczną rozbudowę moich fabryk amunicyjnych, jak i artyleryjskich. Pozwoliło mi to gigantycznie obniżyć koszty prowadzenia tej wojny. Na szczęście Niemcy się już poddawały. I wygrana! Udało zdobyć się nam dostęp do morza. Wcielamy od razu dany obszar, który ma 1 700 000 PKB. Boże, jakie to biedne terytoria. A zobaczcie te nowo zdobyczne, jakie mamy mega mocne. Cesarstwo niemieckie płaci nam 87 tysięcy reparacji wojennych, ale wciąż przez to jesteśmy na minusie. Będę musiał chyba rozwiązać armię, bo totalnie nie stać mnie na jej utrzymanie. Zmniejszyłem dlatego liczbę wojska do 300 tysięcy. No i zła wiadomość, nie wszyscy generałowie przeżyli tą wojnę. Dodatkowo do mojego rządu zgłosiła się petycja przemysłowców w celu ustanowienia republiki prezydenckiej w kraju. Cieszyło się to dość sporym poparciem społeczeństwa, oczywiście szlachta była sprzeciw, dlatego zdecydowałem się wprowadzić republikę prezydencką. I nie uwierzycie, ale po wojnie z nami od Niemiec oderwała się Republika Poznańska. Widzę tutaj bardzo podobną kulturę tego kraju i może jakoś wchłoniemy. Niemcy ogólnie przeszły bardzo dziwną transformację w międzyczasie. No i niestety na moje nieszczęście nie mogłem dokończyć kampanii, bo gra mi za każdym razem crashuje. Macie to u siebie? Polecam ci ten odcinek z mojego włoskiego kraju Sabaudi. Będę w nim tworzył potężne imperium Sardynii Piedmont. A wszystko dzięki bardzo skutecznej dyplomacji, którą prowadziłem tym krajem.
Dziękuję też wszystkim wspierającym. Bez was zrobienie tego, co robię, byłoby praktycznie niemożliwe. Dziękuję wam.